Po kolejnej gali grupy Ohikara Gmitruk Team, tym razem w Grodzisku Mazowieckim, rozmawiam z głównym organizatorem tej gali, Andrzejem Gmitrukiem. No to może zacznijmy od walki wieczoru. Piotr Wilczewski chyba po raz kolejny pokazał, że no jest to wartościowy zawodnik i naprawdę trudno go zaskoczyć. Przypadkowy przeciwnik na pewno go nie zaskoczy. No weźmy przede wszystkim sytuację, że Piotr Wilczewski przygotował się wspólnie z Kuziemskim w Białymstoku. Przede wszystkim przygotował się pod Mańkuta, więc 4 tygodnie, więc to zupełnie były inne sparingi, inne dystansowanie. W ostatniej chwili nam się zmienił przeciwnik ze względu na to, że Koksa miał kłopoty z badaniami lekarskimi. Otrzymaliśmy w tej sprawie oficjalne potwierdzenie, kończy karierę, a więc to nie jakaś sytuacja, która by mogła no, nie do końca być jasna, a więc mieliśmy problem ze znalezieniem przeciwnika. Tabakua okazał się wartościowym, powiedzmy, przeciwnikiem, bardzo, może nie tak silnym fizycznie, ale technicznie szybkim, więc Piotrek powiedział, że był bardzo niewygodny, bardzo trudny, tym bardziej, że Tabakua jest i w mojej grupie. My mamy razem wspólnie podpisany z Wasilem Bogusławskim kontrakt na współpromocję, a więc zaraz będziemy robili mu taką walkę, aby po prostu mógł się lepiej zaprezentować. Zaprezentował się dzisiaj doskonale zresztą, no, natomiast no, tak będziemy szukali takiej walki, żeby ją wygrał. Natomiast pozostałe pojedynki uważam, że strona sportowa tej gali to była jedna z lepszych gal, oczywiście poza walkami też Masternaka, który prezentował się bardzo dobrze. Grupa jest, jak powiedziałem, bardzo młoda, dynamiczna. Nie boksował dzisiaj Suleński wspólnie, gdzie mamy go w promocji z Tomaszem Babilońskim. Norbert Dąbrowski pokazał, że się rozwija. A Darek Sęk przeszedł dzisiaj ciekawy test z Weleckim. Myślę, że to ten test mu dał dużo do myślenia i również mi jako trenerowi. Wspomniał Pan już o walce Piotra Wilczewskiego, o walce Dariusza Sęka i Norberta Dąbrowskiego. Jakby Pan ocenił debiut Michała Starbały? Mimo 28 lat pokazał się dzisiaj z dobrej strony. Wiadomo, że pierwszy start to trochę nerwowa sytuacja dla niego. Chciał bardzo zaboksować, wychodził przy piosenkach zespołu Afromental, masę przyjaciół, kolegów, a więc to wszystko spowodowało, że po prostu troszeczkę ten tonus mięśniowy był inny niż w normalnych walkach. Ale pokazał dzisiaj bardzo ciekawy repertuar ciosów, dużo umiejętności, nietypowy styl boksowania. Myślę, że przy jego olbrzymim bagażu doświadczeń, 250 walk amatorskich, jest to zawodnik mimo wieku, ma jeszcze szansę osiągnięcia ciekawego sukcesu w sporcie, jakim jest boks zawodowy. Pracujemy teraz trochę nad elementami, powiedzmy, nad takimi bardziej precyzyjnymi kombinacjami i tak dalej. Natomiast zawodnik jest doskonały. Chciałbym podziękować tutaj Dominikowi, jego opiekunowi, czy współpartnerowi, koledze. Stworzyli kapitalną atmosferę w trakcie przygotowań. Malujda dzisiaj też również pokazał się z bardzo dobrej strony. Ryszard Furdyna z nim bardzo solidnie pracuje. A więc no, mamy, jak widać było dzisiaj na ringu, i Adam Kozłowski, i Roman Misiewicz i Rysiek Furdyna, przy telewizorze Krzysztof Kosedowski, który na to dzień też nam bardzo dużo pomagał w przygotowaniach. Także no, ten zespół widać, że tworzy fajny klimat, fajną atmosferę i bardzo się z tego cieszę. Uważam, że jak pod koniec roku ta gala okazała się dużym wydarzeniem sportowym. Publiczność. No wiadomo, że jest okres świąteczny, wszyscy zajęci są trochę innym tematem, ale jeszcze raz pokazaliśmy, że potrafimy zrobić dobry boks. Myślę, że była to dobra promocja boksu. Przyszły rok bardzo intensywny. Życzymy wszystkim, przede wszystkim czytelnikom i sympatykom Boxer.org, zdrowych, spokojnych świąt w gronie rodziny.